Pokazywaliśmy Państwu, jak na zachodzie Europy funkcjonują spółdzielnie socjalne, których historia sięga czasem kilkudziesięciu lat. My dopiero od 6 lipca 2006 roku mamy stosowną ustawę, która umożliwia zakładanie takich organizacji pozarządowych. Stwarzają one szanse na znalezienie zatrudnienia i robienie kariery zawodowej w nowym stylu. Nie ma jednak co ukrywać, że osoby, które podjęły się tego zadania, muszą przetrzeć szlak. A bywa niełatwo, ale warto. Spółdzielnia socjalna funkcjonuje jak firma, a w formie działalności może być tyle, ile urodzi się pomysłów. Zwolniona jest z podatku dochodowego, składki ZUS-owskie są refundowane przez pierwszych 12 miesięcy. I to tylko niektóre z udogodnień. Ale trzeba też spełniać pewne warunki, aby spółdzielnia była uznana za socjalną. Musi działać zgodnie z myślą, dla której została powołana przez jej członków i musi również dążyć do tego, żeby zapewnić sobie samoutrzymanie finansowe, ale oprócz tego realizuje jeszcze inne cele społeczne, które z punktu widzenia założycieli są dużo ważniejsze niż osiąganie zysku. Spółdzielnie mogą zakładać osoby, które miały trudności ze znalezieniem pracy na wolnym rynku. I to z różnych powodów, bo jej po prostu nie było, albo szukający jej chorował, leczył uzależnienie, czy przebywał w zakładzie karnym. Wszystko jedno. Zatem celem społecznym przede wszystkim będzie to, że z osób bezrobotnych staną się one w pewnym sensie przedsiębiorcami, osobami samozatrudnionymi, które dzięki spółdzielni socjalnej mogą prowadzić działalność gospodarczą i utrzymywać swoje rodziny. W konkretnej sytuacji, biorąc pod uwagę ustawę umożliwiającą tę działalność osobom niepełnosprawnym, poza tym, co powiedziałem, że potrzebna jest dobra wola ze strony urzędników, potrzebne są również pewne rozwiązania bardzo istotne. Mianowicie, do każdej działalności gospodarczej jest potrzebna rzecz następująca. Kapitał, kapitał, kapitał. Tak mówił drzewie Napoleon, żeby zrobić wojnę. Potrzebne są pieniądze, pieniądze i pieniądze. Bez pieniędzy się nie obejdziemy. Ale zakładając spółdzielnię, można się ubiegać o dotację w Urzędzie Pracy. Z wnioskiem o nią mogą wystąpić członkowie założyciele, a także osoby przystępujące do już istniejącej organizacji. Aby jednak otrzymać pieniądze, trzeba spełniać pewne warunki. Przede wszystkim być zarejestrowanym ze statusem osoby bezrobotnej. No ponadto złożyć wniosek przed założeniem spółdzielni socjalnej, jeżeli to jest osoba, która chce być członkiem założycielem, bądź też przed wstąpieniem, jeżeli to ma być członek, który chce wstąpić do istniejącej spółdzielni socjalnej. I tu należy uważać, aby nie zakłócić tej kolejności. W przeciwnym razie można sobie bardzo skomplikować sytuację. Zakładając spółdzielnię, postanowiliśmy najpierw złożyć wniosek o rejestrację. Chcieliśmy stać się bardziej wiarygodni dla urzędów, dla instytucji, które miałyby z nami współpracować. Okazało się, że zrobiliśmy tym sami sobie krzywdę. Zamiast nam pomagać, urzędnicy przestali nas traktować jako bezrobotnych. Wszyscy członkowie założyciele straciliśmy status osób bezrobotnych. Dopiero odwołując się do Urzędu Wojewódzkiego uzyskaliśmy uchylenie tej decyzji. Niemniej jednak trzeba by uprzedzić wszystkich, którzy będą spółdzielnie socjalne zakładać, żeby najpierw składali wnioski o dotacje, jeśli zamierzają o takie występować, a dopiero później rejestrowali spółdzielnie. Aby więc otrzymać dotację, trzeba mieć status osoby bezrobotnej. Tak naprawdę wystarczy jednego dnia jako taka osoba się zarejestrować, a drugiego wystąpić z wnioskiem. Pod warunkiem jednak, że przez ostatnie 12 miesięcy nie prowadziło się działalności gospodarczej. Ponadto muszą być to osoby, które przez ostatnie 6 miesięcy nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia odpowiedniej propozycji pracy, szkolenia, innej pracy zarobkowej, prac interwencyjnych, stażu, przygotowania zawodowego, czyli tym, czym dysponuje Urząd Pracy. Ten warunek dotyczy tylko osób dłużej pozostających bez pracy, ponieważ ustawa nic nie mówi o tym, że osoba na przykład dopiero zarejestrowana jako bezrobotna musi odczekać jakiś okres, aby ubiegać się o dotację. A jej wysokość dla osób zakładających spółdzielnię socjalną wynosi trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia. To na tą chwilę wynosi około ponad 7 tysięcy złotych. Natomiast osoby, które chcą wstąpić do już istniejącej spółdzielni socjalnej, mogą otrzymać dwukrotność tej przeciętnego wynagrodzenia krajowego, to jest w tej chwili około prawie 5 tysięcy złotych. Od marca te kwoty będą wyższe, a dotacje może otrzymać każdy członek zakładanej spółdzielni. Ponieważ na początku takich osób musi być co najmniej 5, nowa organizacja może dostać ponad 35 tysięcy złotych.
Jeśli członków jest maksymalna ilość, czyli 50 osób, kapitał początkowy robi się naprawdę pokaźny. Ważnym jest, aby mieć dobry pomysł na wykorzystanie tych pieniędzy. Mogą to być panie, które założą firmę pielęgnującą dzieci bądź osoby starsze. Mogą zajmować się terenami zielonymi. Jeśli znajdą na to odpowiedni lokal, mogą nawet prowadzić restaurację, która będzie oferowała lokalnej społeczności specjały, na przykład kuchni romskiej. Może to być działalność turystyczna, przewodnicy miejscy, którzy wprawdzie musieliby najpierw ustalić to z władzami miasta, ale mogą organizować wycieczki dla specyficznych grup turystów. Młodzi ludzie mogą organizować czas pozaszkolny dla dzieci, ale może to być również bardzo profesjonalna działalność, ponieważ jeśli na założenie spółdzielni zdecydowaliby się bezrobotni absolwenci, którzy spełniają wszystkie warunki wynikające z zapisów ustawowych, mogą nawet prowadzić agencję reklamową dzięki temu, że mają takie wykształcenie i dzięki temu, że wcześniej nie mogli znaleźć pracy na otwartym rynku. Pani Barbarze odebrano rentę i tym samym stała się osobą ze statusem bezrobotnego. Nie zamierza jednak pogodzić się z tą sytuacją. Ma wyższe wykształcenie. Dzisiaj przyszła do doradcy ze swym pomysłem na spółdzielnię socjalną i wierzy, że jej się uda. Obracając się po prostu w naszym tutaj społeczeństwie, zorientowałam się, że taka pomoc pielęgnacyjna, ogrodowa jest potrzebna, bo ludzie pracującymi dniami, bo są starsi i już nie mają siły. I myślę, że to by był dobry pomysł. Czyli potrzebne jest 5 osób, minimum. Zawsze namawiam do tego, żeby to było o jedną osobę więcej, przynajmniej, ponieważ bardzo często się zdarza, że po drodze osoby rezygnują. Plusem takiej działalności gospodarczej jest prosta forma funkcjonowania, dająca pewny parasol bezpieczeństwa osobom, które się na nią decydują. Jestem osobą niepełnosprawną. I nie mogę sama założyć działalności gospodarczej, ponieważ potrzebuję pomocy ludzi, ponieważ jestem mało wytrzymała. I tu myślę, że pomoc ludzi również niepełnosprawnych, ale też i ludzi zdrowych, no działających na zupełnie innych zasadach niż właśnie prowadzących działalność gospodarczą, bardzo by mi pomogła. I dlatego chciałabym dotrzeć do takich ludzi. Sama idea tej spółdzielni właśnie mi się spodobała właśnie z tego tytułu, że tam ludzie wzajemnie sobie świadczą, tworzą miejsce pracy i rozumieją swoje problemy. I stąd myślę, że będzie nam łatwiej pracować niż w normalnych zakładach pracy czy działalności gospodarczej, gdzie no po prostu inne prawa tam rządzą. Ta ustawa idzie naprzeciw tym ludziom, ale prócz dobrych elementów zawartych w treści ustawy, potrzebna jest zawsze realizacja. I tutaj jest pies pogrzebany, że z realizacją są zawsze kłopoty. Boję się. No to jest przecież zupełnie coś nowego. Chociaż jestem co prawda spółdzielcą, znaczy członkiem spółdzielni mieszkaniowej, ale jednak to jest zupełnie co innego. No raz, że ja jestem tutaj tylko członkiem i sobie mieszkam, natomiast trzeba pracować. Więc to jest zupełnie inaczej to wygląda. No i jednocześnie no, musiałabym poznać zupełnie nowych ludzi, żeby z nimi współpracować, więc nie wiem, na kogo trafię i jak to będzie wyglądało, więc tego wszystkiego się boję. Boję się również naszych piekielnych przepisów, przez które trzeba przebrnąć i pokonać zresztą tysiąc różnych innych pewnie kłód, które będą nam rzucone pod nogi, więc tutaj tego się wszystkiego boję, ale ja nie mam innego wyjścia, po prostu muszę. Przez przepisy przebrnąć trzeba i to ostrożnie, aby nie narazić się na poważne kłopoty, na przykład na konieczność zwrócenia dotacji. A to przydarzy się osobie, która przed upływem 12 miesięcy wystąpi ze spółdzielni. Trzeba też dobrze ocenić siłę na zamiary, aby nie nastąpiła plajta. Niestety, jeżeli ta plajta nastąpi przed upływem 12 miesięcy i spółdzielnia zostanie zlikwidowana, skutek jest taki sam. Zwrot dotacji przez osoby, które ją otrzymały na założenie czy na wstąpienie do tej spółdzielni. I to w dodatku z ustawowymi odsetkami. Ale żeby w ogóle otrzymać pieniądze, trzeba wypełnić gotowy druk wniosku. Jest to taki swoisty biznesplan. Wypełnienie poszczególnych jego punktów daje nam, urzędowi, wiedzę na temat tego, jaki to jest rodzaj działalności, jaką kwotę osoba chce przeznaczyć na to, ile chce z tego oczywiście, żeby pokrył Urząd Pracy w postaci dotacji. Jakie ma do tego kwalifikacje? A w zdobyciu lokalu dla spółdzielni mogą z kolei pomóc władze lokalne. A dla samych urzędników też trzeba się zdobyć na wyrozumiałość. Oni również stawiają pierwsze kroki w realizacji ustawy. Ta działalność spółdzielcza jest dopiero od niedawna uregulowana ustawowo.
W związku z tym rzeczywiście stawiamy nasze pierwsze kroki w tej formie działalności i w tym obszarze. Także prosimy o cierpliwość, ale na pewno miasto Wrocław te szlaki dla tych chcących podjąć się tej działalności będzie przecierało. Aby spółdzielniom przydzielać lokale, Urząd Miasta musi je przygotować. Zabierze nam to troszeczkę czasu, aby uregulować to w naszej legislacji miejskiej. Ale ta kwestia, wiemy, jest bardzo istotnym elementem podjęcia się takiej działalności i gmina, miasto Wrocław będzie się starała jak najszybciej uregulować te kwestie, aby rzeczywiście osoby chcące mogły podjąć tę formę pracy. W najbliższym czasie wrocławskie spółdzielnie socjalne będą mogły, jak zapewniają władze lokalne, ze szczególnymi względami przystąpić do starań o lokal za przysłowiową złotówkę. Jest to jedna z form, myślę, że będzie ich również więcej. Tymczasem być może ustawodawcy złagodzą przepisy dotyczące po pierwsze osób niepełnosprawnych, które otrzymując rentę przy zakładaniu spółdzielni nie mogą się ubiegać o dotacje, bo nie mają statusu osoby bezrobotnej. Problem stanowi też fakt, że otrzymując dotacje trzeba przedstawić zabezpieczenie, a to często przekracza możliwości bezrobotnych. Są to najczęściej poręczenia osób trzecich, czyli umowa poręczenia. Zdarzają się też weksle poręczone, zdarzają się też blokady środków na rachunkach bankowych albo samej osoby bezrobotnej, albo osób trzecich. Przewłaszczenia pojazdów również należących do osoby starającej się o dotację, ale też do osób trzecich. No, rzadziej zdarzają się takie zabezpieczenia typu hipoteka, czyli bardzo kosztowne w obsłudze na nieruchomościach. Nie polecamy tej ostatniej możliwości, bowiem koszty obsługi hipoteki są niemałe, a spadają na osobę dotowaną. Choć na razie droga tak obranej kariery na pewno nie jest zupełnie prosta, patrząc na zachodnie przykłady, które funkcjonują w podobnych przepisach, jest to droga warta zachodu. Nie ma co rezygnować właśnie z powodu tych początkowych trudności, ze względu na to, że dookoła, ze strony zarówno różnych ludzi, jak i urzędów, można uzyskać dużo wsparcia, zarówno finansowego z Urzędu Pracy, jak również merytorycznego ze strony osób, które są zaangażowane w ruch spółdzielczy i na pewno chętnie osobom bezrobotnym pomogą przejść od tych początkowych trudności do nawet spektakularnych sukcesów, które być może będą efektem tej wspólnej pracy. Osoby, które są zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnej, chcą nawiązać kontakty z zagranicznymi organizacjami tego typu, mogą uzyskać wszechstronną pomoc w pozarządowym ośrodku treningowym Tratwa w Wrocławiu. Szczególnie oczekiwani są tam młodzi, wykształceni mieszkańcy Dolnego Śląska.